Witam! A sali po bro! Cały się bije z Darolwem? Dawaj, Caju! Nowa technika! Adzia! No dobra, trudno, no nie możesz spody, nie? Luz, ale... A chuj z tego biorę. Jest jeden problem, nie? Że tablet mi się zalał, ale dobra. Będzie git. Dobra, zaczynamy od pytań prawda, fałsz. Pierwsze pójdą do Darka. Staramy się nie wymijać, nie? Jakoś odpowiedzi, tylko albo prawda, albo fałsz. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. No to normalne. Ty masz być chyba w strachu. To chyba widać, nie? No też tak myślę. Dobra, lecimy. Marcin, do ciebie. Słucham cię. Jestem mądrzejszy od Dara. A co, to kontuzja czy co? A to zaraz ci odpowiem, to przejdźmy najpierw do... A co, to już k***a się obsrałeś, czy jaki k***a? Robert, 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 dawaj, Robert, Robert. Robert, Mańku, no, czemu Robert? Robert Kubica, nie? Tak mi się skojarzył. Robert Kubica, Robert Kubica. Trochę jest do niego podobny. No jedna ręka. Mają, rozumiesz, te czoło takie odkryte. Tam by nawet i nie jeden Dreamliner mógł wylądować. Zależy mi gazu za trzy dychy? Proszę Państwa! I teraz pytanie, które w sumie zakończy chyba jakkolwiek dywagację o walce z Dizem. Diz nie miałby żadnych szans ze mną na tej gali. Tak, no. No, szansneczek, zobaczymy. No, jeśli chodzi o to... Ale mu się Ksajo po tutaj, kurwa, Ksajo, to wiesz, przynajmniej... Chłopak przynajmniej drukuje na tej drukarce 3D, czy co on tam, kurwa, robi. Co tam jeszcze? A ty co ty robisz, ty? Ty to siedzisz przed tymi streamami i, kurwa, nic nie robisz. No, godoś do tego telewizorka i nic poza tym. A spływa mi więcej od ciebie, od Disa razem wziętych. Ale Robert, twoje walki są tak słabe. Czy ty widziałeś twoje walki? Ciebie by przecież Nitro napierdolił. Jakby mu tam łeb nie pękła, to on by się napierdolił. Ale on miał bez walkę Nitu. Z Nitro. On dobrze walczył. Nitro, no, Nitro. Miał. No to godą, że tobie by Nitro napierdolił, no gdyby tak. Łeb nie pękła. Generalnie wszyscy, gdyby nie przegrali, to by wygrali Nitro, temu. Tak. Rafonik, moim zdaniem, super się pokazał, kurwa. Tylko że oni z tym kepelem mają coś nie tak i kurwa psychika im jest jebła. W porządku, Darek. No Darku, jest bardzo ty myślisz, w bo ty miałeś taki moment, no to, że byłeś zablokowany, ale nie? To, no to dobra. Ale to właśnie o to chodzi, ja szukam wyzwań, Dariusz. Cieszę się, że mogłem natrafić akurat na ciebie. Masz gościa jakiegoś, który jest fejmy, którego ty byś nie najebał? Nie, wszystkich najebię. Ale jeżeli walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, oczywiście na moją korzyść, to wystąpisz na bitej śmietance narodzynków. Jeden kontra czterech. Ale kurwa, te zasięgi są tam fuj słabe, ty. 180 koła, a z peluna MMA miała więcej, te. No kurde, hopie. O! Oj! Oj! Spokojnie. Do narożnika, do narożnika. Darek, powiedz mi, czym ci najbardziej zawiniło Ksenidaski? Bo ty wrzucasz tweety na nich, nie? Tak no. Fuj dużo ich było. Na Cage'u, że przerabialiśmy. Czym oni ci zawinili, że ty tak wjeżdżasz w tych rodzynków? No kuźwa, ty, jakiś... Co to był? Olsza czy Ol... Jak on tam było? Olszer. Bo ja ich nie znam, nie? Bo to jest młode chłopaki, chyba nie znam, jego nie znam, wiesz, tych... Ale tam mi pisze na Twitterze, że jakiś żul, że ja jestem, kurwa, żulem. No to... Czy on wie, co to jest żul? Jak on, kurwa, chleje non-stop na tych streamach? Gorzej niż ten... On wygląda gorzej niż ten guzik, kurwa, na urzędniczej, ty. Dobra, sprawdźmy, wasze panowie, warunki fizyczne. Dalajmy stąd. A, tutaj na dywaniczek. Moi drodzy, walka Ksajo kontra Darolew. Już 10 lutego w krakowskiej Tauron Arenie. Jest dywanik na buciki. Gala Fame 20. Zostało naprawdę niewiele biletów, więc zachęcam was do kupienia. Waga open. O. No dawaj. Podejdźcie jeszcze bliżej. Podejdźcie bliżej do siebie, Darek. O, zbita piątka, czy jednak nie? Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo, panowie, za tego face-to-face'a. Więcej na konferencji. A wy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to tak jak mówię, Fame TV, kupujcie bilety. I co? Dziękuję ci bardzo, Darku. Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Ach, dziękuję. Po walce się będę... Dobra. Niepodanie bity. Ochronę.
Za pyszną wodę również dziękuję. Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić do mnie... Ale opluty, ja pierdolę. Drugą parę, gladiator. Co ten Darek? I debiutant. Co ten Darek taki burdel tu narobił od razu? A Darek prezentował techniki pianego węża, wiesz, na samym wejściu. Czujesz się Sigmą? Czuję się zajebiście, jak go dzisiaj zobaczyłem, to jeszcze lepiej, bo spójrzcie k***a na niego, jak on wygląda. No to się tak wydaje, no nie wiem, nie. Ale wariacie, mam nadzieję, że chociaż te k***a kulczyki do walki zdejmiesz, bo jak ja ci wypierdolę w oktagonie, no to k***a będziesz cały rozjebany. Szacun, no. Co mam powiedzieć? Widzisz, no tylko przed komputerem k***a potrafisz czekać. Ty, na początku twoim panem był multi, ale wyjebałeś się na koleżkę, jesteś zwykłą pałą, k***a, wybiłeś się na nim, chłopie, i tyle w temacie. No co? Skurczę, debilny. Olejnik się poczuł gangsterem. Nie, no co ty kurwa pierdolisz. Debilem to ty jesteś i akceptuj pierwszą rundę debil. W K1, bo mam ochotę ci kopa na łeb zajebać na starcie, kurwa. Zaraz ciebie będziemy tak tutaj jebać do spodu. Mam nadzieję, że mi jeszcze tak nie bo zaraz odpalę taką takie działa na ciebie, stary, że się tutaj zapalisz. Artylerię. To co ty kurwa, w necie tylko kozak jesteś, a tutaj kurwa się trzęsie. Ale mogę cię kurwa wyzywać ale od możesz, psów, ale nie, ale chcę, no, to ty jesteś, ugadać. Kurwa, no to gadaj, dawaj, bo no. Ciebie się śmieszy, czekaj, to... czekaj, ciebie... czekaj, psie. Czekaj, Tomek, niech powiem, bro. Słuchaj, kurwa, Tomek. Debil, to jest debil. Wiesz, co wam powiem? Ogólnie ludzie... Ale rozpędzona maszyna. Ale lecisz. Dlaczego ludzie mnie pokałają na tą walkę? Dlaczego? To będzie pierwsza taka walka w Europie, stary. Nikt jeszcze nigdy nie bił się z psem. Dawaj dalej pytanie. Co jest, kurwa, grane tutaj? Bo ja zaraz tutaj bez kituasa z rękawa wyciągam. Ale ty jak maszyna, ja nie umiem tak szybko gadać. Ty jesteś dzisiaj. Dobrze leci, co? Na ciebie przysięgam ci, żaden przeciwnik chyba mi taki jak Szczecińska wie? Lokomotywa, moi bez drodzy. Mam ci wyjebał bez kitu, ale masz szczęście, że tego jeszcze nie zrobię teraz. Odbieramy teraz Tomku telefon. Halo, halo, skąd jesteś i jak masz na imię? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Czy ja słyszę tutaj pewnego osobnika? Cześć Ulfik, a cześć Wronek i o, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, Tomku. Witam. Dzień dobry, chciałbym, abyś mi to nie przerywał, bo chcę od czegoś zacząć, bo tam widziałem, że mój temat był niestety poruszony. A dobrej wiem, co to jest. Jak dobrze wiesz, nie pozwoliła mi nam federacja zawalczyć, ponieważ miałeś walczyć z Wardęgą. Nie mogłem ci dać za dużej krzywdy, a jak się okazało, Wardęga nas dwójkę naszą wydymał i woli sobie w ambasadzie robić nawzajem loda z Baxtonem. Także no, dla mnie to jest totalna żenada, jeżeli o to chodzi. Tomku, jesteś, widzę, bardzo naładowany. Natan, chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Żeby Tomek nie zapomniał się doładować, bo zaraz trochę zwolni. Siemano. Dziękuję ci bardzo za telefon, pozdrawiam, hej. Panowie, mamy tu Sola na linii, odbierzmy telefon. Cześć, Tushi. Halo, halo, witam. O, cześć, Tushi. Pan przyszedł, pan przyszedł. No. Słuchaj mnie, ty k***nie zajebany. Mówisz to do swojego koleżki? Mówię to do ciebie, bo widać, że jesteś naćpany. Tak? Rozbiegamy, jesteś kurwa wiesz, wzrokiem. Wiesz, że nie biorę żadnych twardych. Ale daj powiedzieć, przestań przekrzykiwać, k***nie jebany. Tak, jak ktoś jest na telefonie, widać, że jesteś rozbiegany k***a wzrokiem. Drugą szklankę wody żeś wyjebał. Risotto w miarę chyba było gotowane, kurwa, przed wejściem. Mówisz co o sobie, tak? Golisz, o sobie mówię. Niech dokończy. Najwyżej może być on sorry, kurwa. Na poprzedniej gali robiłem coś, zamknij tą pizdę bez kitu. Nie będziesz mówił wam, jestem szpunem. Na poprzedniej gali, kurwa, robiłem testy specjalnie, bo federacja chciała. Jak ty masz wyjebane gały, nie... Na wszystko, bo nieobecne. Federacji możecie się zapytać, kurwa. Jak masz gały wyjebane, szpunem. Ty zaraz mi... Tomek, Szolowi, bo go tutaj nie ma. I on... Olejnik na mefedronie tam siedzi, kurwa, najebany. Nie ma jak, wiesz, to jakby przebijać. To nie mówi, kurwa, nikt nie mówi swoich fantazji, który wali codziennie, kurwa, proszę. Tomek, dla dobra programu, zrób to, że go wysłuchasz, opanujesz emocje, jesteś dorosły, myślę, że dasz radę. Jesteś dorosła pizda, więc posłuchaj chwilę. Dawaj tu, Szol. Ty jesteś ładnie przyjechany. Dzisiaj chyba jakiś program zbomowania bandy. Mówiliśmy tutaj chyba, co? Kurwa. Na czacie tak piszą, że jakieś zbomowanie bandy dzisiaj jest. No. Jo. Ostra jedzie skrajnik, daje czadu tam. Daje czadu. Dzięki, Tuszel, za mocne słowo. Dobrze. No, tego dupy, nara. Dzięki ci bardzo, trzymaj się, pozdrawiam cię cieplutko. Dobra, przejdźmy może sobie teraz do Wronka, no to musimy zostać tutaj w nim, tak? No. Już nie tykam. Trochę dziwnie zostać we mnie, ale dobra. Jo, wiadomo. No. Dobra. Tomek. Oj, proszę, no i sobie, mogę ci nawet położyć. Nie myślałem, że to wiesz. Mogę ci otworzyć, jak chcesz. Patrz, masz taką zawleczkę i tak obkręcasz. Dobra, mam, bo ja... Dobra, gratulacje. Jest git, to działa.
No i elegancko, jest nawodnienie, hydroliza. Pozdrawiamy w ogóle. Sigma, olejnik Sigma. Ja zapraszam was teraz, panowie, do Stardownu, żeby sprawdzić wasze warunki fizyczne, bo Tomek wydaje się o wiele, wiele większy. 10 luty, krakowska Tauron Arena. Macie nawet bilety do kupienia. Na pewno Tauron Arena będzie wypełniona pod brzegi. Pozycja bokserska, te zestawienie 10 luty, Fame TV, ostatnie bilety. Wronek w strachu. Wronek w strachu. Sigma, pewny siebie. Dziękuję wam bardzo, panowie, za dzisiejszy program. Dziękuję ci, Wronek. Dziękuję ci, Sigma. Wszystkiego życzę wam dobrego. Trzymajcie się, cześć. Bilety, Fame TV.